Cześć, witajcie tutaj Detailingowy Dziadzia. W końcu mogę się zabrać za produkt W5 cleaner do felk z Lidla. Dostałem go od widza, za co bardzo dziękuję i serdecznie go pozdrawiam. Zapach, słuchaj, takiej miętki, kurczę, przyjemny. Naprawdę przyjemny. Widzę, że tak, mamy tutaj spieniacz. Mgła zajebista, fajnie, zobaczymy. Będę chciał tak, super w ogóle rozwiązanie, fajna butelka, wszystko mięciutko, ekstra. Felga leżała miesiąc, kurczę, ta zimówka. Po wrzuceniu letnich na auto tak leżały i nie miałem czasu, w końcu czasu garnąć. Pierwsze co sprawdzę, zobaczymy jak bezdotykowo będzie się myło, znaczy jak bezdotykowo myje, można tak powiedzieć, jak zmiękcza ten brud. A później zobaczymy pędzlem i będę chciał zobaczyć też jak odtyka powłokę. Wiesz co, ta piana to jest taka... No dobrze, no jest, okej. Widać, że tak dynamicznie można sobie pozwolić. Przez co pewnie pójdzie więcej materiału. Tak mi się wydaje. No. Nie, czuć go bardziej jak kwas. No, drażniący, niestety. O, ta. On tam oszukuje, stara się oszukiwać, że jest przyjemny, ale mnie to zalatuje bardziej kwasem. Ble. No nie jest przyjemny ten zapach, tym bardziej jak wiaterek zawieje, to kurczę, wciągnąłem go trochę, nieprzyjemnie. Dobra, to felgę weźmiemy tutaj do opłukania. Gdzie? Wróć. Taborek też wezmę tu. Okej. Dobrze, no zobaczymy jak sobie poradzi. Jeszcze jedna rzecz, zobaczymy jak... O, zdecydowanie lepiej. Więc takie ciśnienie ma srogie. No co, zobaczymy. Co się dzieje. Wygląda nieźle, jak jest mokre. Zobaczymy jak na sucho. Dobrze, żeby mi kurczę powłoki nie zdjął. W sumie to ona się już troszeczkę kończy. Znaczy troszeczkę. No. Ode fixa, no jest brudna, ale widać, że jeszcze siedzi skurkowana, jest nie do zarżnięcia. Dobra, wezmę sprężone powietrze. Zobaczymy. Osuszę jedno ramię, palucha wyczyszczę. No, całkiem nieźle zbiera. No, można powiedzieć, że bezdotykowo coś tam się dzieje. Ale nic, wjeżdżamy. Zaraz zacznie padać, kurde, niestety. Cały dzień pada. Może się uda, może zdążę. Lecimy z pędzlowaniem. Pędzel czyścimy. O, wróć. Tu Hyper się wywrócił, testy Hypera. Płyn do opon leci jako pierwszy z tej firmy. Albo nie, wiem co wezmę. Wezmę Chińczyka, który mi bardzo odpowiada. W porównaniu do Kocha, jaki jest, nie powiem, ale... Kurwa, śmieszne pieniądze. Śmieszny pieniądz naprawdę. No, tyle. No, przepłaciłem za Kocha ostro. No dobra. Zobaczmy jak się to będzie tym pędzlować. Bajeczka. Bardzo fajnie. Zobaczymy jak odetka. Faluneczek. A co tu mamy? To nie chcę zejść. O, jakby rdza. Zaraz będziemy badać teren. Będzie potrzeba, wskoczymy z czymś grubszym. Piana się szybko jakby kończyła. Co jest grane? Nie. Wezmę jednak pędzel z Detailing. Stary, sprawdzony wyjadacz. Tutaj
Do tej pory jeszcze nikt cenowo nie przebił tego. Szkoda, że się te pędzle skończyły, że firma skończyła współpracę w świecie detailingowym. Znaczy współpracę. No, nie poszło widocznie. Ale pędzle pierwsza liga, naprawdę. No jest od razu inne mycie. Fajny poślizg, naprawdę. Rewelacja. Jakby nie ten smrodek. Naprawdę ciekawy produkt. Zaraz tu wjadę z rękawicą. No poślizg ma fajny. Do umywania. Teraz tak, tutaj gdzieś była rdza. Gdzie to było? O, zeszło. Powiem ci, że kurczę, domywa zajebiście. Naprawdę. Był tam taki strób. Zobacz, to w ogóle... Jestem miło zaskoczony. Ale jazda. I tak, zapach kwasu zmieszany z jakąś miętką. Tak, żeby nie było, że produkt nie udaje typowego kwasiora, że jest takim killerem. Gdzieś tam ta nuta tej miętki się przewija. Dobra. Za chwilę wskoczymy na wewnętrzną stronę. I tam zobaczymy, co jest 5. Wstępnie, no jestem miło zaskoczony, słuchaj. Fajne mycie. Piana nie jest może jakaś fantastyczna, ale poślizg jest fajny. Zabił mi powłokę? Nie, jeszcze siedzi. Czy ją odetkał? Chyba niekoniecznie. Sprawdzę tutaj. Ja wiem, że na tych felgach nic nie widać, ale ja widzę, że nie odetkał. To zrobimy inaczej teraz. Tu gdzie niegdzie hydro się broni, to robimy inny myk. Bierzemy rękawicę do kwaśnych rzeczy. Pistolecik tu. Wyciskamy. Dobra. I pistolecik tu. Lecimy na felunek. I rękawica. I teraz wyjdzie, co jest 5. Naprawdę fajny poślizg. Super. No tak, i taki kwas zmieszany z miętką cały czas mi towarzyszy. Niestety czuję, jakby to jest, że to jest kwaśny produkt. Takim sprawia wrażenie. Chyba, że nie jest, ale coś czuję, że jest kwaśny, bo wcześniej wąchałem i no niestety zapach przypomina mi typowego kwasiora. Może później pójdę po miernik pH i zmierzę, zobaczymy, czy będzie mi się chciało, czy nie będzie mi się chciało. Słuchaj, wszystko zależy od pogody i mojego kręgosłupa. Dobra, pamiętam jakie było hydro, pamiętam co było 5. Czy się poprawiło? No wiesz co, nie w wielkim stopniu, ale tak. Troszeczkę się poprawiło. Minimalnie, naprawdę minimalnie. Tak, jest lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Dobrze. To teraz zrobimy jeszcze inny myk. Pozwolę sobie odwrócić felgę. Wypłuczemy to, co nam tutaj wleciało. Oklej. Produkcik. I od wewnątrz... Oj, tak, to jest kwas na pewno. Tu i to taki nieprzyjemny. Taki kurczę aqua. No, mierzdżący. Już mam go dosyć. I tutaj, jeżeli chodzi o wewnętrzną stronę, najlepsza to by była, wiesz co, jak już umyjesz felgi sobie i coś do odtykania, zwykła, klasyczna gąbka lub rękawica właśnie z krótkim, ale typowe gąbki są, kurczę, ja mam w pracy, dostaję takie prostokątne, no idealne, te co sobie docinam i kładę dressing. Całkiem inaczej to zbiera.
całkiem inaczej doczyszcza. Rękawica ta sztuczna z krótkim włosem też jest idealna. Jest zdecydowanie bezpieczniejsza, bo jak nawet złapie jakiegoś paproszka, to gdzieś ten paproch się schowa między ten sztuczny włos. Na gąbce no niestety już tego komfortu nie ma. No chyba, że droga gąbka, która rzeczywiście służy do takich rzeczy, no to tutaj już wiadomo, no ale to rwać się na gąbkę, żeby felgi umyć, no w sumie może służyć też do lakieru. Słuchaj, domywanie ma fenomenalne, naprawdę, bo tutaj nalot rdzawy taki widzę i to go zbiera tak bez zająknięcia. Naprawdę. Jestem bardzo miło zaskoczony. Domywanie jest super. Zapach jest beznadziejny, bo męczy. Bezdotykowo również robi fajną robotę. Czy produkt jest fajny? No, powiem Ci, że jak na kwasiorka przyjemny. Naprawdę. Piana nie jest obfita, ale poślizg. Nawet na rękawicy czuję, że jest taki, kurczę, no super ślisko. Bardzo fajnie. No proszę, W5A. To jest tak. Tu idealne hydro. Tu, gdzie nie ma powłoki, nie ma hydro, no co, no tam gdzie niegdzie się przebija. Więc tak, czy ma właściwości odtykające? Ma. Jakość domywania, rewelacja, naprawdę super. Przyjemność z pracy, beznadziejna. Do tej pory czuję to, co zaciągnąłem. Nie wyobrażam sobie pracy tym produktem w zamkniętym pomieszczeniu. Musi być jakaś miazga. Przepraszam, ale muszę splunąć. Ojej, tragedia. Stanę po zawietrznej. Jeszcze jedno podejście. Okropnie. Naprawdę. Beznadziejnie. Zapach tutaj jest, kurczę, tragiczny. Wiesz co, czuć, że on jest taki przełamany miętką, ale jak go zaciągniesz, to ta miętka szybko znika i pojawia się ostry zapaszek, który gryzie mocno w gardło i w nos. Co chciałem? A, rękawica. A może teraz pędzelkiem, trochę większym, gdzie ja go mam, tu pływa sobie. To jest wiadro na kwaśne produkty. Dobra, zobaczmy, jak tym pędzlem pójdzie. Ok, i lecimy. No, pędzlowanie jest naprawdę sama przyjemność. Rewelacja. Poślizg jest obłędny. Jako kwasior naprawdę bomba. Bomba. Jestem bardzo miło zaskoczony. No i tutaj, gdzie jest powłoka, to widać od razu, że pojawia się hydrofobowość. No, także no kurczę, no widzisz, no. Nie potrzeba specjalnego sklepu detailingowego, żeby kupić produkt do detailingu, do mycia felg za 1 000 000 cebulionów. Chociaż, kurczę, jeżeli chodzi o kwas, to wiesz, jakie jest moje zdanie, jakiej firmy, co ja lubię. Ojejku, no ładnie, dobrze. Zobaczmy teraz, czy coś się zmieniło, czy nie. Do wiaderka. Poprawiła się hydrofobowość? Tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie jest troszeczkę lepiej. Nawet... Kurczę, czuję, że jak jeszcze raz bym pojechał, to już w ogóle byłaby bomba. Jeszcze raz. Teraz to już jedziemy, patrzymy pod względem odtykania, usuwania kamienia. Domywanie na pewno jest konkretne. To już w ogóle bez dwóch zdań. To nawet nie ma tutaj co polemizować. Domywa naprawdę super. Także jakbyś, kurczę, nie miał nic pod ręką na stanie kwaśnego, jedziesz do Lidla, jeżeli będzie tam ten produkt, śmiało możesz go brać. Zrobi to, co powinien zrobić. Domyje felgę na igiełkę. Jak będziesz chciał odmulić powłokę, też to zrobi. Naprawdę, no, obłędny poślizg. Kurde, jestem miło zaskoczony. Poślizg ma pędzel sam aż śmiga, zobacz. No kurde. Bomba.
Kurczę. W5. Bajka. I marketowy produkt, można powiedzieć, i proszę. Można mieć przyjemność spędzlowania. Bo jeżeli chodzi tutaj o całokształt, no to niestety ten zapach zabija wszystkie plusy tego produktu. W zamkniętym pomieszczeniu czuję, żeby ci zmiażdżyło, kurczę, nocha. Rozrzedziło krew na maksa. A ewentualnie nawet jeszcze mogłoby puścić mocz. I co się wydarzyło? Jest lepiej? Zdecydowanie lepiej. Kurde, słuchaj, zaczyna być na całej feldze już bajecznie. Słuchaj, ja tu więcej nie będę kombinował, nie będę przedłużał, nie ma sensu. Po co? Słuchaj, co do produktu. Rewelacja, naprawdę. Jakby nie ten zapach męczący, no to pierwszorzędny produkt, naprawdę. I co jest fajne, nie usunie ci powłoki, zobacz, jak się pojawia hydro. Kurde, jeszcze jedno podejście byłoby igła. Wiadomo, że Aqua to by to zrobiła za pierwszym razem, no ale tu nie o to chodzi, ja tak samo śmierdzi, więc... jak na produkt z marketu, bomba. Jakość domywania, rewelacja. Bezdotykowo również. Pędzlowanie, no mistrzostwo. Tutaj poślizg jest fenomenalny i cały klimat psuje nam ten gryzący zapach, który, kurczę, no niestety, jak zaciągniesz. Ja do tej pory aż tak przez nos zaczynam mówić. Naprawdę mega nieprzyjemny smrodek. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie pracy w pomieszczeniu tym produktem. Na zewnątrz zresztą też. I to jest, wiesz, delikatny wiaterek i tak gdzieś zaciągnąłem. Więc tutaj, czy polecam? Ze względu na ten męczący zapach? Nie. Jeżeli nie będziesz miał nic pod ręką, a będziesz chciał na szybko, znaczy powiedzmy, że będą sklepy pozamykane, nie wiem, no różnie to jest, nie mam pojęcia. No ale jak zobaczysz go na półce i będziesz chciał mieć od czasu do czasu, żeby sobie liznąć kwaśnym produktem, no sprawdzi się, no sprawdzi się. Ale dla mnie, no niestety, zapach, no kurczę, no męczy. Zapach tutaj moim zdaniem, ze względu na zapach, o, moim zdaniem, produkt, no odpada. Aqua też tak śmierdzi i też jest dla nocha nieprzyjemna, ale ona jakoś tak, nawet jak zaciągniesz przez przypadek, to ten zapach szybko znika, a tu nie, tu cały czas siedzi, no skurkowany, i powiem ci, że chyba pójdę przepić jakimś mlekiem, bo zaczyna mnie to męczyć. Dobra. Dziękuję za produkt. Pozdrawiam serdecznie osobę, która mi to wysłała. Z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!